opowiedział historię jakąś ciekawą ze swojego życia. Nie z życia, ja opowiem wam o moim wujku. Ile tych historii będzie generalnie, w sumie łącznie? O wujku Edku? O wujku Edku. Nie wiem ile historii, bo wujek Edek miał barwne życie. Zaczynamy od pierwszej. Historii numer jeden. Wujek Edek to jest facet, aktor, komik, człowiek kosmonauta. W tym świetny wędkarz, ale to najwyższego kalibru, facet, który doskonale znał ryby, znał przyrodę. Nazwijmy, kim był tak naprawdę po imieniu. Nie wiem. Nie nazwiemy tego? No Edkiem był. No. Edka zapamiętałem, Edek dzisiaj nie łowi ryb, ma jak wielu wędkarzy, kosmonautów, takie zajęcie, które odebrało go nam od życia. Natomiast jest wirtuozem w wielu segmentach życiowych. Facet podporządkował swoje... Ja opowiadam o Edku, bo muszę powiedzieć, kto to był, żebyśmy mieli historię Edka. Widzieli, o co chodzi. Widzieli, o co chodzi. Facet podporządkował życie bezwzględnie dwóm wartościom. Pierwsze to były ryby, a drugie impreza. Ale to taka impreza długa, balet tygodniowy. Jak kończył się balet, było tygodniowe łowienie i na zmianę. Powiem wam tak, ja jako chłopak młody zwariowałem na wędkarstwo i zawsze wybierałem się na praktycznie całe wakacje do niego na Pomorze. I tam moja rodzina była w posiadaniu, dzierżawiła przez wiele, wiele lat zbiornik wodny, który nazywał się Plopa. Edek sobie tym jeziorem zarządzał. I pierwsza historia dotyczy przynęt, które Edek stosował, bo on był minimalistą totalnym. On łowił na germinę, czyli to taki kij mocno znany przy starszym wędkarzom. Generalnie na wszystko. To był kij, którym się łowiło sumy, sandacze, bolenie, bardzo mocne wędki. Typowy uniwersał, natomiast można było założyć na niego żyłkę 50 i ciągnąć dorsze z kutra. To była Edka podstawowa wędka na szczupaki. Uzupełnieniem zestawu był kowrotek Rex. Nie będę o nim opowiadał, starsi wędkarze wiedzą, młodzi pewnie niekoniecznie. Żyłka 40 i na końcu alga. Łowił na jeziorze bardzo płytkim. I on nie było żadnych internetów, nie miał żadnych gazet wędkarskich, żadnych książek. On wszystko wiedział z nadwody. Używał jednej przynęty alga, koniec, dwa. Innych przynęt nie było. Wymyślił sobie kiedyś nowe przynęty. Przyjechałem do niego na wakacje i on mówi: dawaj Remigiusz, pokażę ci, mam nową rzecz. Ja wiem, co to jest. Tylko nikomu nie mów, nie pokazuj. To jest tajna rzecz, to jest nowa przynęta. Ja ją sam zrobiłem. Miał wszystko ukryte w szopie. W szopie stały sanie, na które on organizował, jak nie było sezonu wędkarskiego, kuligi dla dziewczyn. Szopy nie ma. Szopy też nie ma, z szopą jest inna historia, ale szopy nie ma. Opowiemy. Opowiemy też. I mówi: chodź ci pokażę te przynęty. Wchodzę do tej szopy, a tam całe sanie dookoła, jak te były poręcze do trzymania, zawieszone jak bombki na choince, kołki tej wielkości. To były trzonki od łopaty i od szczotki. Po prostu pocięte na kawałki 12, 15, 20, 25 cm z wywierconymi albo z dwoma dziurami, czyli na oczko i na kotwicę, albo na dwie kotwice i na oczko. Koniec przynęty. To było wkręcone na wkręty 3-4 cm na distal. I koniec przynęty. Żadnego oka, żadnego malowania, żadnego lakierowania. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to jest popper. Edek wymyślił poppery. Czy to był popper? To był popper wzorcowy, który generalnie w ogóle nie pracował. On tylko chlapał i śmigał po powierzchni. Malowany był jakoś? Nie, absolutnie. On nie był niczym pomalowany. On był deską. Osikowy klocek. Tak. Klocek od łopaty i tyle. Były dwie wersje. Był lekki i ciężki. Był jeden na małe szczupaki. To był z kołka od szczotki. A drugi był od łopaty i on był grubszy. On był taki. Ja na to się popatrzyłem jak na wariata, nigdy w życiu takich przynęt na oczy nie widziałem. No wiedziałem, co to są woblery, ja miałem wtedy ze 12 lat pewnie.
ale to woble miał stereo, oczy, jakieś łuski, coś, Rapala kojarzyłem. Wypłynęliśmy na jezioro i on tym kołkiem zaczął pizgać po kapelonach. I on mówi, tylko uważaj, ty tego nie montuj, bo na to biorą duże ryby. Ja tak nie dowierzałem w te jego klocki. Historia kończy się tym, że Edek na klocki bił rekordy, no nazwijmy rekordy, swoje rekordy. Tam łowił na to szczupaki po 10, 12, 15 kg. Pamiętam, jak gdzieś on tego, z tego jeziora trochę żył, dlatego że miał jeść w dzierżawie. On gospodarował w nim w ten sposób, że... Ale w dzierżawie dbało, nie? Tak, dbał w bardzo specyficzny sposób, bo on go absolutnie nie zarybiał, ale na przykład w tarliskach nigdy na tarle szczupaków nie łowił, linów na tarle nie łowił. Natomiast jak wybraliśmy się na szczupaki z kołkami, to mi nie kazał łowić, bo powiedział, że będą tylko duże ryby. Ja jako gówniarz pewnie, nie, no nie wiem, dajmy 12 czy tam 14 lat, jak złowił pierwszego szczupaka, to siedziałem cały skurony na ławce na tej łódce, obawiałem się nóg położyć, bo ten szczupak był, miałem wrażenie, większy ode mnie. A ile mógł mieć, jak myślisz, tak naprawdę teraz? Czy nie wiesz, ciężko? Ja byłem łebkiem wtedy, to mi się wydawało, że to miało 4 metry długości. Natomiast myślę, że miał z 15 kilo, bo jak taka jest prawda, to nie będzie historii Catch and Release, bo to było inne życie. On jak go przytargałem do, bo on mi go kazał ciągnąć na sznurku do domu, jak go przytargałem na sznurku po tej polanie, to mu siekierą głową obcinali, temu szczupakowi. No potwornie wielka ryba. Ja wtedy zacząłem robić popery u siebie na odrę i na bób. Nie z trzonków od ale, tego. Ale od razu się zaraziłeś tymi tak. Poperami, od razu zaczęły się robić? Tak, jak zobaczyłem pierwsze blanie szczupaka w kapelonach na popery, to ja się zakochałem w tych przynętach. Zresztą do dzisiaj wiesz, że ja bardzo dużo tymi przynętami powierzchniowymi łowię. No pewnie, że tak. One tak naprawdę się sprawdzają w wielu warunkach. Na różne gatunki ryb, nie tylko na szczupaka. Oczywiście. Bolenie, klenie. Tam. Mnie też zaraził słowienie boleni na powierzchni, ale czy mądrze, tak. Naprawdę. Nie tylko Darka, mnie też.